Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, w poniedziałek, jesteśmy właśnie u kolegi Markusa Sotora. Wspólnie przyjechaliśmy tutaj z Arkadiuszem Brzezińskim. No, trochę nam podróż zajęła, ciężko było, bo wczoraj jeszcze kibicowaliśmy na wspólnym domniku w Czersku, tam u nas na Pomorzu. A dzisiaj jesteśmy ponad 1000 km dalej w Niemczech, dokładnie w miejscowości Zirgenstein, to jest na pograniczu Bawarii i Badenii-Württembergi, to jest między Ulm, powiedzmy, a Stuttgartem. Tutaj przyjechaliśmy do kolegi Markusa wspólnie z Arkiem, gdyż Arek lotuje gołębiami, które oryginałami, które tu masz od Markusa. A bardzo dobrze ci idzie. Powiedz jeszcze może coś właśnie zaczniemy, żeby wprowadzić tych. Masz te gołębie oryginały, lotujesz teraz w tym sezonie na gołębie młodej. Który w oddziale tam jesteś, gdzie lotujesz? No w oddziale jeszcze nie wiadomo, bo nie było wyników. Ale na dzień dzisiejszy, tak do tego lotu. Siódmy. Tak jest. A jak od dawna lotujesz? Od 10 lat. A gołębie masz tutaj dopiero teraz pozostałeś? Tak, pierwszy raz. Natomiast tutaj kolega Markus tutaj w Niemczech lotuje już od dużo dłużej. No, od 1990 roku bodajże. Czyli tutaj doświadczenie ma. Tutaj będziemy oglądać, pokazywać gołębie, które on w swojej hodowli ma. Tutaj jak oglądaliśmy rodowody, to są pochodzące i od Gabego van den Abele oryginały. To są dzieci Rudego. Ma też gołębie pochodzące z hodowli Heinza Meyera. No wiele innych, ale to już po prostu kolega nam Markus powie sam. Ale powiedzmy jeszcze o sukcesach, które tutaj odnosisz i jak się nazywa ten oddział RV, który tutaj, że tak powiem, ty w tym partycypujesz? Oddział nazywa się Donau-Iller-Blau. To jest okręg na niemiecki Regionalverband 701. Allgäu-Schwab się to nazywa. To jest regionalny, a ten RV, ten Reiseflugverein? Donau-Iller-Blau. Donau-Iller-Blau. I to jest numer 070... 701 i... Łamane przez 6 oddział. Tak. To jest tak. Na RIRO można tak zobaczyć. I tak sobie można zobaczyć. Tutaj powiedz, jakie sukcesy tutaj odnosisz i jaki największy miałeś sukces tutaj w Niemczech? Najlepszym sukcesem był 8. najlepszy samiec Niemiec, który zdobył 5 pierwszych konkursów, z tego 4 razy pierwszy na okręg. Później 2 razy mi się udało być mistrzem okręgu w tym roku i w zeszłym roku. To jest takie intern, to się nazywa 5 najlepszych gołębi na ostatnie 10 lotów. Pod tym byłem w 2009 też mistrzem okręgu na podobnych warunkach tam. Tutaj też te twoje hodowli się pojawiły, właśnie gołębie z hodowli, między innymi ostatnio w Gabiego van den Abele. Te rozmawialiśmy, to są z 2015 roku. Tak, tak jest, to są świeżo. Te masz już przetestowane jakoś? Znaczy się młode są, młode, ale one są tak samo dobre jak wszystkie Tak samo inne. Dobre. Tutaj tak, teraz tak. Trwa jeszcze tutaj u was sezon lotowy? Nie, zakończony w zeszłym tygodniu. I które miejsce, że tak powiem? Na trzecim miejscu w oddziele. W oddziele, a w okręgu? Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie ma, ale raczej się w okręgu w ogóle nie będziemy liczyć, bo ostatni rok lot okręgowy, który powinien być, się nie odbył i w okręgu raczej nie będzie nic. Do nikogo, do żadnego oddziału. Tutaj my przyjechaliśmy tutaj do kolegi Markusa, a między innymi zobaczmy te gołębie, które są w tej wolierze. One pojadą z nami do Polski, nie wiem, czy je dobrze widać, ale my je będziemy później mieli na zdjęciach pokazywać. To jest chyba 54 sztuki przygotowane. Coś tak. My tutaj chcemy też kolegę Markusa zaprezentować jego gołębie, gdyż będziemy mieli te gołębie u nas na aukcjach, w takich 3 rzutach, po 18 sztuk. My będziemy je troszeczkę później wystawiać niż robimy film, ale też, żeby było łatwiej kolegom wybrać, czy koleżankom się zdecydować, to po prostu chcemy też zaprezentować, jak wygląda hodowla kolegi tutaj Markusa. Tylko jeszcze powiedzmy, bo kolega Markus, my tu rozmawiamy, jesteśmy w Niemczech, rozmawiamy w języku polskim, gdyż kolega pochodzi z Strzelec Opolski. Kolej Strzelec Opolski, Nogowczyce się to nazywa, to jest niedaleko Ujazda. Tam nie letowałeś nigdy? Znaczy się, raz w wieku 13 lat były włożone gołębie młode na wujka. A tu mieszkasz od jakiego, od 87. No i widzimy. Znaczy się, 87. Tam nikt nie lata. W Polsce nikt na tych... Znaczy się, mój wujek lata w Polsce jeszcze, ale on tam... No. Czy tutaj oprócz kolegi Arka te gołębie ktoś jeszcze w Polsce? W Żorach jest Cyrek Wiesław i pan Buczek. Znaczy tam jest więcej hodowców, którzy moimi gołębiami lotują. Większość jest raczej zadowolona. Dobrze, to teraz może pokażmy tutaj, jak wygląda hodowla, jakie gołębie masz. No, od czego zaczniemy może? Może od lotowego gołębia. Od gołębnika lotowego? To jest u góry, trzeba to przejdziemy tam sobie zobaczyć gołębnik lotowy. Już jesteśmy na poddaszu. Mamy tutaj, zobaczmy, bardzo ładne przestrzenie, bo jest zasłonięte, żeby żaden gołąb nie uciekł, ale zarazem tutaj bardzo fajna atmosfera, jest świeże powietrze, czuć to. Z tamtej strony są, widzę, wloty zlokalizowane, nie wiem, czy je dobrze będzie widać przez siatkę, ale teraz tutaj kolega nam powie, jak jest zorganizowany taki gołębnik u ciebie tutaj. Znaczy się, tutaj mamy samce lotowe, wdowce. Normalnie teraz są wszystkie razem. Pobarwione skrzydła są pod spodem. Sprawdza się to tam u was? Znaczy się,
na sokoła wędrownego to absolutnie nie sprawdza, nie sprawdza, nic mu to nie robi. Daltonista może. Wręcz w przeciw, nawet bardziej. A wabi? Tak. Wabiki. Może, ale jastrząb może tam trochę odstraszy, ale na sokoła wędrownego nic nie robi. Tutaj są normalnie samice, aktualnie tam są też młode. Mogę tak uchylić, pokazać tylko, zobaczmy. Kolega ma coś ciekawe, pokażę jeszcze rozwiązanie konstrukcyjne. Ma podwieszone te siodełka dla samic, a tam jeden pojnik na samcej samicy. Tak, tak jest, żeby nie trzeba było do samic i samce osobno. Tutaj pokażmy, zobaczmy, tak to wygląda. Tam one teraz widzę, tam z tyłu mogą przechodzić. Między sobą, tak? A, czyli one są teraz de facto połączone. Tak, po lotach powiem jeszcze jednego czy dwa młode, zależy. I oczywiście te młode, które po lotach zostały, już też są w tym pojemniku. Tam widzę, masz takie dwa boksy, to są chyba po to, żeby do pewności były parowania, tak? No raczej nie, to mam tylko zrobione po to, żeby tam cały ten kurz się tam łapał i te pióra. Aha, i żeby nie musiał tak wchodzić tam do środka. No jakbyś chciał łapać czy coś, to tak rzeczywiście jest. Uciekają, trzeba się schylić, a głowę można sobie przywalić, że tak powiem. Natomiast to rzeczywiście, kurz tam się zbiera, no rzeczywiście, po prostu pomysłowe rozwiązanie. Są, nie, to nie tutaj widzę, masz też u góry zrobione siatki, żeby nie podchodziły, ale też w dachu widzę świetliki. Tak jest. Dlatego tu jest tak jasno właśnie, jak jesteśmy. A czemu służy to? To, żeby mi tu jak tu gołąb niekiedy wyjdzie, żeby aha, nie frunął tam. Myślałem, popatrzę, że masz tak zrobione, to myślałem, że może coś się opiera. Nie, 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 rzeczywiście. To było dwa lata temu, jest to tutaj zrobione, kiedyś to był ten dach cały, tak aż do ptanie. Mhm. No to jest, a to zrobiłem po to tylko, że jak mi tu niekiedy gołąb wyjdzie, jak podskoczy. I tak samo tu siatki też nie ucieknie. Siatki są zrobione po to, żeby czasami mi tu wróble chodziły. Aha. Ale ja tu wróblów nie chcę. Nie, rozumiem, choroby, różne inne tak, rzeczy. Jest. Zobaczmy te gołąbki. Patrzę, że nie masz żadnego praktycznie gołębia czerwonego, ani płowego, ani szpaka. Nie widzę na razie. Na razie. Nie, bo jakoś ze względu na to, że jastrząb je bardziej lubi, czy sokół wędrowny, bardziej mi się podobają takie gołębie. Tutaj zobaczmy, kiedy byliśmy u Rico Weisheita i innych hodowców tutaj w Niemczech, to patrzymy i mamy temperaturę i wilgotność. Ty na to zwracasz uwagę, czy nie? Podczas lotów tak, jak jest za ciepło, bodajże za zimno, to się albo grzeje gołębniki, albo zlekrza nawilżą. A nawilżanie jak robisz? Bo jak byliśmy u kolegi Rico Weisheita, on właśnie tak robi. Miał taką na ścianie przykręconą, przybitą faktycznie z tektury taką dużą, taką część papierową i on ją po prostu, kiedy było zbyt sucho, nawilżał i tam ona odparowywała wodę, a w zimie to miała odwrotną rolę. Zraszasz po prostu tak. Rozumiem. Tutaj jeszcze zobaczmy, bo tego nie będzie widać, ale tutaj mamy worek karmy, widzę firmy Beyers. Beyers, tak. Tak, natomiast tam na dole, kiedy w garażu byliśmy, to miałeś karmę firmy Eupol. Eupol, tak. Stosujesz od długiego czasu ją? Znaczy się do gołębi rozpłodowych stosuję tylko karmę Eupola, bo jest tańsza, no i dobra karma. A to na loty? Podczas lotów tak jest to, co pozostało. Tylko Beyersa czy jakieś inne firmy? Znaczy ja wtedy, w tym momencie biorę z różnych firm, dobrych firm, więcej karm i są mieszane. Tak jak uważam, że jest dobrze na dany lot, trzeba zawsze inaczej karmić. A suplementy diety do karmy też stosujesz podczas lotowania? Bardzo dużo, nawet dawałem kiedyś od tego roku i zeszłego roku już może połowę, czyli nawet ani połowy, wyniki są te same, więc moim zdaniem... Empirycznie doszedłeś do tego, że duże dawanie nie było aż takie korzystne. Nie, że niekorzystne, ale nie wpływa. Nie ma tych różnic takich dużych. A co dajesz takie tak do tej pory jeszcze, co ci pozostało? Co znaczy się blitz jest zawsze dawany raz w tygodniu. Proszę? Tak. Blitz, tak. Później od Baxa daję ten mor koncentrat z Terra Mineral, probak od probak od 1000 od Brokampa. Brokampa, tak? Właśnie. Tak. No, ale jak mówię, że to jest raczej nieistotne, dobra karma i odpowiednio używana jest, daje więcej niż te wszystkie. Rozumiem. Tutaj oprócz tych gołębi, które pokazaliśmy, tu są samcze, pomieszczenie dla samców, samic, tu masz jeszcze obok gołębie młode, tak? Tak, znaczy to jest ale to chyba wykorzystujesz też na młode ten gołębnik? Tak, ten i ten jest na młode. Dwa gołębiki są na młode. Rozumiem. Aktualnie są tutaj samice rozpłodowe i te najmłodsze, młode, które jeszcze są do sprzedania. Rozumiem. Tutaj mamy też właśnie na strychu takie pomieszczenie, znaczy nie tylko pomieszczenia, takie boksy widzę zrobiłeś, to są takie, my takie klatki znamy, bo też siebie filmy kiedyś produkowaliśmy, takie duże, widzimy, są obszerne, to jest do pewnej, dla pewności parowania, tak? Tak jest, żeby tam nie było, nikt nie podeptał. Zawsze umiesz zagwarantować, że po danych parach, na przykład tych Vandenabele, że tam nikt, że to są 100% po tych dwóch gołębiach. Więc nie ma szans, żeby ten tu. No, mamy naprawdę fajną atmosferę, tak jak mówię,
świeże powietrze, tu jest jasno, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tu też masz kolejny taki, tak, widzę. Cztery pary. Jeszcze właśnie w ostateczności mogę tam właśnie po tej... Te takie zakamarki, tam, tam potem zakamarka też pozamykać, że zawsze idzie zagwarantować, że młode są po tych podanych gołębiach. Tutaj widzę system antenowy. Jak, na jakim systemie lotujesz tutaj? Unikon. O, widzimy. Tutaj wloty, te trzy wloty, a tutaj chyba nie. One tutaj są przepuszczane dołem w tym momencie. Tu też są aktualnie te po rudym gołębie. Takie najcenniejsze. Rozumiem, dobrze. Nic, przejdziemy wtedy dalej zwiedzać podobne kolegi tutaj Markusa. Może jeszcze nim przejdziemy do dalszej części gornika, do pokazywania gołębi rozpłodowych, pokażmy może jakieś lotniki, bo byśmy o tym prawie zapomnieli. Mówiłeś o tym takim gołębiu, co zdobył tobie, tego już nie masz pewnie. A tego... jest tył, jest na dole. Jest na dole, aha. Ale tutaj pokażmy. Tu jest sawiczka. W zeszłym roku najlepszy gołąb oddziału. 2012 roku, tak? 2012 rok, numer 522. To pokażmy tak skrzydełko, może też okazałości całe, jak ono wygląda, bo tak, widzimy, tak. No, nie chcę za bardzo. Teraz ona jest sparowana z czymś? Nie, się tam jest, sparowała? Tak, jest sparowana z bratem właśnie mojego najlepszego samca, którego kiedykolwiek miałem, z tym 560. Ona zrobiła w zeszłym roku 12-12, jest najlepszym gołębiem w oddziele, robiła dwa pierwsze konkursy. W tym roku 11-11, też najlepszy gołąb na oddział. Tu widzę, część gołębi zaczyna się pierzyć, tak? Inne tutaj sobie tak chodzą. No nie ma tych rudych, żadnych nie ma głowy. Tutaj jeszcze jakieś masz ciekawe ptaki, o tam na przykład taki samczyk jest, tak? Tak, jest, był w zeszłym roku najlepszym moim rocznym, drugi najlepszy bodajże na oddział. Zrobił też jeden pierwszy konkurs, jeden drugi konkurs. I jaki to gołębi? To jest Majer. Hańca Majera. W tym roku mam brata, młodego samca, który na młode zrobił dwa pierwsze konkursy. Tu jest właśnie, nie, to nie jest jego brat. Muszę zobaczyć, chyba to... Ale widzę, z farbą to nie żałowałeś, bo to takie bardzo intensywne, tak, aż na zewnątrz. Tak, te młode aż na zewnątrz są takie kolorowe. To jest 297, to jest jego brat właśnie. I on w tym roku zdobył dwa pierwsze konkursy na młode. To z tych gołębi, po tych gołębiach też coś będziemy mieli tam na aukcjach? Tak, są trzy młode. Tutaj ceny są zróżnicowane bardzo tych gołębi, w zależności od tego, ile kosztowały rodzice, jak kolega też tutaj ocenia. Także są, proszę się nie dziwić, że będą zróżnicowane. To jest najlepszy roczny oddział na 10 wkładem, 9 konkursów. Jest właśnie po gołębiach lotowych. Omówimy o tym gołębiu. Tak, tak. Widzimy 2015 rok, przepraszam, gorączka biała. O. Tutaj gołębi od ciebie rozmawialiśmy, nabywał, też przyjeżdżał, czy to kolega twój, Rajmund Suchy, tak? Rajmund Suchy, tak, bardzo dobrze lotuje, to tylko nie tylko moimi gołębiami, swoimi też. Patrzmy, to jest ten gołąb, który przed chwilą tutaj kolega Markus mówił o nim. No, te lampy widzę też z tyłu, przepraszam, że tak od gołębia, to są te, co nimi nagrzewasz, tak? Tak, to właśnie szczególnie jak jest zimno lub deszczowo, wilgotno, po kąpaniu, żeby gołębie... Lepiej wystój. Moje gołębie są kąpane przed lotem, krótko przed lotem, dlatego tak jest właśnie za wilgotno lub coś innego. Czy w trakcie sezonu lotowego, kiedy tymi gołębiami lotujesz, stosujesz profilaktycznie jakieś antybiotyki, czy jakieś takie środki, czy nie? Podczas lotów absolutnie nic. Przed lotami, znaczy się luty, marzec, najpóźniej kwiecień, są wszystkie kuracje, co są możliwe robione. Ale kuracje robisz na tej zasadzie, że sam wiesz o nich, czy po prostu wcześniej jakoś te gołębie badasz przez weterynarza? Nie, nie. My tutaj w pobliżu nie mamy żadnego weterynarza, więc tymi rzeczami zajmuję się tylko ja. Aha. I kuracje są na ślepo robione na wszystko przed lotami, a podczas lotów już absolutnie nic. Nawet jak któryś, jak gdy masz jakieś gołębie, widzisz, że są słabsze czy coś? Znaczy się, lotowe nie są słabsze, znaczy się... Że na przykład dostały jakieś infekcje, widzisz, że mogły coś złapać, czy nie łapią? W tym momencie byś widział po liście konkursowej, że nie przychodzą do tego, nie? Ale jak wszystko jest ok, to dostawałem tylko co 3 tygodnie na żółty guzek, po tabletce i to jest wszystko. Rozumiem. Ale podczas lotów absolutnie żadnych antybiotyków. No, tu już widzieliśmy kilka gołębi. No i teraz możemy sobie spokojnie przejść do dalszej części. Bo tutaj, nim do rozpłodu tego pójdziemy, do innego gołębnika, to tutaj jeszcze jak jesteśmy, to popatrzmy, bo kolega tu wspomniał, my wprawdzie tylko prezentowaliśmy tą klatkę niejako, ale tutaj jest syn Rudego, tak? I wnuczka Rudego. I tutaj masz je sparowane. Tak, tam jest jeszcze. A młode już miałeś, młode już są po nich tam gdzieś. Tam są, będą też młode. Też na aukcji takie będziemy mieli. Tutaj masz jakiego gołębia? Tu nic. Tu już nic nie ma, bo one są już, tak. Już sezon się zakończy, to są ostatnie młode i. Czy tam jeszcze też jest syn Rudego? Tak wyszło, że dwa jajka jeszcze są.
No to trzeba wyciągnąć coś. No tutaj jest. Żebyś tego nie stłukł może. No zobaczmy. To jest syn Rudego, tak? To jest też syn Rudego. Zobaczmy, niebieski gołąb. O. Rok 2015. Widzimy po brązce, ona jest szara taka. Tak, tak. 182. 302, 51, 82. Takich dzieci Rudego ile masz u siebie? Cztery. Dwóch synów. Ale masz jeszcze Newblixema, masz coś? Po Newblixemie są zamówione, ale czekasz jeszcze nie dotarły. Dobrze, a masz, ale masz coś z DiCaprio też? Mam właśnie ze Super Romeo syna. On jest tutaj. Chce wejść koniecznie, tam jeden widzę. Uważaj, wszedł, zobacz. No ale to nie ten, to jest ten syn Rudego. On tu może tam wejść? A, proszę bardzo, schowany. Schował się. To jest syn Super Romeo. Ten trochę starszy jest, nie? Tak, 2012 rok. Bardzo fajny samiec. Z czym jest on sparowany? On jest aktualnie całkiem młodą samiczką, ale to jest tylko tak do picu. On... Nie będzie młodych po nim. Młode są już. A z jakiego kojarzenia? Z jego ciotką, z córką Rudego. To jest wnuk Rudego, prawie córka Rudego. Jest tutaj jeszcze syn i córka DiCaprio od Van Dijk'a. No tu widzę, z pojnikiem takie same masz rozwiązanie. Tak, tak. Nawet trzy gojemniki w ostateczności z jednym pojnikiem. Woda nie stoi. Podpojniki masz do grzania, czyli w zimie jak zamarza, tak, to też je stosujesz, tak? Wszystko podgrzewane. To jest córka DiCaprio, bardzo dobre młode daje. W zeszłym roku najlepszy samiec oddziału. Zrobił na 11 wkładań, na 12 wkładań, 11 konkursów i dwa pierwsze konkursy. To jest syn Sagana od Patryka Büxa. Tak, tam byliśmy kiedyś z kolegą Manfredem Bullem i Markusem Bauerem. Tak jest. To jest syn Sagana, on wtedy nie miał tych, ale ty, że tak. Go masz, bo tu rozmawialiśmy do tego, czy zamówiłeś wcześniej. Znaczy nie, tego kupiłem na aukcji. Jakieś kiedyś, ale 3 miesiące temu, ale miałem zamówione 4 młode, po które... Wcześniej, ale już. Tak, wcześniej, rok temu. To ile czekałeś na te? Rok czasu. Rok czasu. Tak. Są przywiezione. No my wtedy, nie byli, kiedy byliśmy, nie mieliśmy żadnej możliwości zakupu. Nie było po prostu tych gołębi. To jest ten syn Sagana, tak? To jest syn Sagana. 4 młode po Saganie są jeszcze w tamtym gojemniku. Tu jeszcze jest syn... Syn DiCaprio. Akurat też siedzi na ostatnim młodym. Bardzo fajny samiec. To jest właśnie córka. To syn razy po tym DiCaprio. Syn ta, razy tak. DiCaprio. Tak, to jest Kimberly. Z 2009 roku był belgijski. Tak. Syn DiCaprio. Matka jest córką kanibala. Dirka Van Dijk'a. Tak. Dobrze. Czyli tutaj oglądaliśmy już część gołębi rozpłodowych, które mamy w kodowni tej kolegi Markusa. Teraz możemy już chyba pójść tam dalej, zobaczyć jeszcze, ale popatrzmy jeszcze przez budę, poczekaj, zobaczmy. W gołębnikach jest ciekawe, są te szczegóły, tutaj mamy jakie rozpiski, co sparowania, czy to jest? Tak, sparowanie, młode, które były. Młode, po czym, tak? Tutaj też masz, widzę, plan lotów. Plan lotów i wszystko. Kiedy są gołębie odbierane w sekcji. Wszystko tak dokładnie, pedantycznie. Ma tu kolega, zobaczmy, wysprzątane. Nawet zobaczmy pojniki, żeby wykorzystać miejsce. Kolega podwiesza sobie te u góry. Pokarmiki i pojniki, dokładnie. Widzimy drapaczki do hału z podłogi. No, naprawdę widzę bardzo takie pedantyczne podejście. No, tu jest jeszcze córka na przykład. To są młode, które są, będą na sprzedaż. Nie tylko młode na sprzedaż i samiczki. Samiczki rozpłodowe. To jest córka Olympic Nils. Też od Van Dijk'a. Wnuczka DiCaprio. To są właśnie te pstre, które... Jedne z nielicznych, co masz. Widzę kolega niebieskie i nakrapiane. To jest podstawa tutaj podobna. No a poza tym to jest właśnie... Też syn Sagana z tych, co właśnie są, nie wiem, 3 tygodnie temu byłem w Belgii przywieziony, tak, odebrać. To lotowanie dopiero w przyszłym sezonie, na młodymi po tych gołębiach, tak. Także wtedy będziemy oglądać. Gołębi jest sporo, tu może jeszcze syn. Syn
Olimpiadę od Lea Heremansa. Kupiony też na pipie. To chyba niedawno, który to jest rok? 12. Bo jako młody kupiony, tak? A, jako młody. Jako młody. Ojca kupił Ayerkam za 210 tysięcy. Jest jeszcze jego siostra. Mocne gołębie. Czy kolega tutaj zgromadził tych gołębi naprawdę dużo? No. Jeszcze zobaczymy w innym gołębniku, ale też jeszcze popatrzmy, bo tak, w kopernikach patrzę, tutaj miałeś plastikowe wkłady, to... To są plastikowe. Ale tam nie miałeś tamtych. Nie, w tamtym nie. Ale przy innych lodowych gołębie mają wszystkie właśnie plastikowe wkłady, żeby je wymyć. Są raz w tygodniu wymywane. Przeważnie gołębie wracają z lotu, to są wszystko czyste. Czyste, dobrze. Nic, idziemy wtedy dalej. Jeszcze, przejdziemy na dół, to jeszcze tutaj kolega sobie, Arek, ten Markus przypomniał o... dwóch innych gołębiach. Tutaj ten taki trochę może nietypowy, bo taką narość z jednej strony. Tak, to jest samica. Ale ty już ją kupiłeś z takim narością. Tak, na pipie to jest samica Majera. Była w 2008 roku najlepszą roczną samicą Niemiec. Ona też na pewno słono kosztowała. Tak, i ale... będą trzy dzieci po niej na aukcjach. I była właśnie sparowana z tym samcem 864, z synem Fantazji, który Fantazja była też najlepszą samicą Niemiec u Majera. No i właśnie wygląda. To widzę, ten narość jej nie przeszkadza. Nie, nie. Kondycję zachować. Tak już była kupiona. Tutaj jeszcze jednego gołębia mamy. Tak, to jest. To jest jeden córka, z tych, co sobie przypomniał Markus. Tak, córka Rudego. Bardzo fajna samica. Będą też młode po niej z jej braty. Tam jednego młodego wolierze widziałem, taki bardzo pstry. To jest syn dla tej właśnie? Poni. Chyba tak, nie wiem. Zobaczymy. To jest 2015 roku. Tak. 181 końcówka. Teraz jak już mamy prezentację, coś jeszcze z tym pokażemy? No może jeszcze syna Safira od Lea Heremansa. Chcemy sobie wychodzić, ale zawsze się coś przypomina. Zawsze coś przypomina. Syn Safira. Safir po i znaczy cała pana poszła za 250 tysięcy na Chiny. Już mu dobre młode po nim. Bardzo fajny samiec. 2013 rok? 2013, jako młodek był kupiony. Jakieśmy 3 tygodnie temu u Lea byli, to akurat po bracie pierwszego u Lea przyszedł z lotu. No i to chyba by było wszystko. To widzę, kolega, to podsumujmy, nim tam przejdziemy. Kolega ma tutaj, widzieliśmy i gołębie pochodzące od Leo Heremansa, jak to ostatnio, od Gabiego van den Abele, od Dirka van Dijka, od Heinza Meyera i od Patryka Byksa. I Patryka Byksa, tego gołębia, którego też my tam widzieliśmy osobiście. Sagana, tutaj ma on dzieci. Tak, i jeszcze tam na dole jest jeden od tego twojego kolegi, co kolega, tak, głowy, tak, jeden jedyny, zaraz go pokażemy. Także, jak się nazywa kolega jeszcze tamten? Przypomnij mi jego nazwisko. Weitweller, tak? Tak, dobrze. Znaczy jeszcze, bo są dokupione dwa gołębie od hodowcy w Belgii. Od Günthera Prange jeszcze. Od Günthera Prange też są, tak jest. Ale w Belgii nabyłem jeszcze dwa młode. Od Clichy. Jak? Clichy chyba się nazywa, nie ten... Gino Clichy chyba się nazywa. Możliwe. On tam właśnie też, nawet van den Abele nabywa jego gołębie. I tu są dwa młode, po jednym z jego najlepszych lotników. Stry taki widzę? Tak, stry. Nawet dość duży jak na ciebie. Tak, ma, bardzo duży, no, ale rodowód był tak dobry, że warto było wziąć. Byłem z 2000... Z tego roku, młody. 16 roku. Tak, 1111 końcówka. No tak. To by było chyba wszystko. No, czyli to będzie na razie wszystko i za chwilę będziemy pokazywać kolejne gołębie. Dobra, tu jest. Tutaj mamy właśnie, bo tu już karmę widzę, o polu masz, tak? To tak. Jest to, co mówiłeś, ale też widzę ten gryt, który używasz, to jest chyba palomy gryt. Tak, z palomy. Palomy to jest ten, gdzie 10 kg plus 2 kg, pardon. Dostawają dziennie. Sprawdza się? Znaczy się gołębie jedzą, więc. Jedzą, dobrze. Tutaj mamy te rozpłodowe gołębie. Gołębnik też, rozpłodowy. Tak? Zobaczmy, kolega, niczemu tutaj, że tak powiem, nie pozwala, tu patrzmy sprężynka. Bardzo ważna rzecz, o czym zapominamy, a później gołębie pamiętają o tym, że nie ma sprężynki i często wylatują. Dlatego tu jest jeszcze te pomieszczenie, no, jedne dokładnie. Się zamykają, tak. Drugie się otwierają. Jeszcze tutaj ani jeden gołąb nie wyszedł stąd, więc no, ja akurat gołębie wychodzą
sobie tam wolierkę zewnątrz, mają, tak? Tak. Normalnie z drugiej strony wolierka, ale tam są akurat te gołębie, które wybierzecie, dlatego to jest osobno. Normalnie mogą tu też wychodzić. Tu na różdżce masz wszystko i widzę od dołu, tam nic nie masz, tylko masz takie specjalnie, że jak kurz się zbierze, żebyś łatwo mógł sprzątać. Tak, 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 tak. To jest tylko na... Takie na zawiasach, biuro, takie biuro. Tu karmiki podobnie, wszystko zorganizowane. Też nie czujemy żadnego zaduchu, bardzo ładnie jest tu. A teraz, gdzie, widzę, teraz włączyłeś czy doświetlasz normalnie? Nie teraz, tylko teraz akurat, załączyłem, żeby więcej światła. Żeby dobrze widzieć. Popatrzmy jeszcze tutaj. O, co nam z gołębi ty tutaj zaprezentujesz? Tu zdaje się, miał coś z tego gołębia 261, tak? 261 są dwa synowie. Jeden oryginal od Günther Pranie. Tak, DV02098. Tak, 0,20. Gołębia 261 znamy, bo gołębie Günthera Prange u nas też często bywają na aukcjach, dużo tych gołębi. To jest jeden syn, jeszcze drugi syn. I zadam ci pytanie, czy one rzeczywiście, jak rozmawiałem z Kędzem Kostorzem, oni u nich, kiedy zaczęli gołębie Prange dokładać do hodowli, to poczuli, że tak jakby gołębie przyspieszyły, że rzeczywiście one wpływają na to, że gołębie zaczynają tak jakby nie tyle co szybciej latać? No może u mnie jest to, że ja gołębie paruję tylko w linii. Mam tylko, powiedzmy, sparowany prangę razy prangę. No, nie krzyżujesz? Nie, na razie nie krzyżuję. A lotników też nie krzyżujesz? Znaczy się, lotniki tak, ale to, te młode raczej nie zostawiają. Aha, nie, rozumiem. Czyli nie, jeszcze tego znaczy nie wiem. Się, bo jeszcze po tym drugim bracie są kapitalne młode, najlepszy młody oddziału w tym roku. To jest po tym 261? Tak, po tym synie 261. Po synie 261 razy od Borkera mam samicę taką 846. Huberta Borkera, tak, on też ma właśnie prangę, dużo. To jest właśnie Hala razy Chico, czy coś takiego. Mhm. Bardzo dobra samica, to miałem już w zeszłym roku, dwa lata temu, była druga najlepsza samica oddziału, jako młoda, czyli drugi młody oddziału, później była druga najlepsza roczna oddziału, dziewiąta na okręg, w tym roku ją na czwartym locie zgubiłem, ale w tym roku po tej samej parze mam właśnie tego jednego syna, który jest najlepszy na oddział. A jeszcze jeden syn zrobił na 10 wkładań 8 konkursów i jeden pierwszy na 400. Widzę, ale zresztą kolegę przyłapałem na pewne niekonsekwencji, bo przesuń się Markus, zobaczmy. Albo jestem daltonistą, ale on tu ma jednego gołębia płowego jednak. Tak, ale on płowiek nie daje, to jest to najlepsze. A co to jest za gołąb? To jest kolegi Wernera Wajta. To jest właśnie ojciec od tej samicy 522, która jest była dwa razy. To jest jedyny, tak? Płowy, co? To jest jedyny płowy. To mój kolega Werner? Wajt to stąd kolega? Tak, 10 km stąd. To on z jakiej gołębi to jest? Czy kolega tak dokumentacji nie prowadzi? Prowadzi dokumentację, ale to są gołębie, musiałbym zobaczyć. Rozumiem. Ale się sprawdza po tym, tak? Tak. To jest ta właśnie, która była to w tym roku najlepszy gołąb. Kupiłeś go, czy się wymieniliście jakoś? Nie, myśmy się wymieniali. Cały czas się wymieniał. Rozumiem. Dobra, widzimy. No reszta, tak jak mówił kolega Markus, są i niebieskie, i grochowe głównie. Tutaj Arek tutaj z nami tutaj chodzi, asystuje. Jakieś pytania, Arek, masz może, bo ty jako beneficjent niejako tutaj w Polsce co do tymi gołębiami lotujesz, to coś podglądasz sobie, oglądasz? Ja bardziej tego podglądam, wyciągam wnioski. Wnioski. Tak, chciałem pokazać tego biturbo, ale on wyszedł na dół. Trzeba go tam... To powiedzieć, przejdziemy zobaczyć. A ja sobie jeszcze zobaczę, bo tutaj kolega ma jakiś Wundertropfen, to każdy lubi zobaczyć. To są na pyrojady. To są na pchły, czy to są inne rzeczy. To są gołębie. Pyrojady, pasożyty zewnętrzne po prostu. O. Tu zobaczmy, taka malutka wolierka jest, ale zawsze wolierka. O, tutaj. Wszedł do środka. Tak. Gołębie mają taką malutką wolierkę, ale sobie zawsze dzięki temu mogą wyjść właśnie tutaj na dwór. Zobaczmy tu jeszcze, popatrzymy nim już jak go złapie kolega. Więc zobaczmy, okolica wygląda w ten sposób, gdzie ja mam akurat bardzo ładną pogodę. Wczoraj w Polsce było jeszcze gorącej. Co pan patrzy? Manfred wlobił tu jakieś gołębie, nie? Boisko zaraz. Aha, właśnie. O, dla Manfreda polecamy szczególnie. Zobaczmy, boisko do piłki nożnej i gołębniki. A jaki tutaj klub jest? Landshausen to pisze. Eintracht Landshausen. Eintracht Landshausen. I w jakiej lidze gra? Nie mam pojęcia. Nie jesteś piłką pasjonatem. Absolutnie nie interesuje. Widzisz, Manfred, mógłby się z kolegą zaprzyjaźnić, może jakąś tę drużynę zorganizować. No nic, zobaczymy. No, to jest właśnie najlepszy samiec, którego kiedykolwiek mi się udało uciągnąć. Biturbo. Był akurat się mocno w 2012 roku. Jako roczny zrobił na pierwszym okręgowym zaraz pierwszy konkurs w okręgu. Na drugim okręgowym zgubił, znaczy zgubiłem samca, przyszedł mi jesienią. Jako dwuletni był ósmy najlepszy samiec Niemiec.
i zrobił też 4 pierwsze konkursy, także razem zdobył 4 pierwsze na okręg i 1 w oddziale. Rodziców jego masz jeszcze? Rodziców mam, ojca sprzedałem, ale odkupiłem znaczy, za troszkę. Matkę, jest taka półsierota u ciebie. Znaczy nie, są obydwa. A masz z powrotem odkupiłeś jeszcze raz? Tak, odkupiłem za raz tyle, jak sprzedałem. Wiesz, no niestety, tak trzeba niekiedy zapłacić. Siostra jego była jako roczna najlepsza w okręgu samica. Brat najlepszy roczny oddziału, a w zeszłym roku trzeci najlepszy samiec oddziału. Oczywiście tam dużo, bo to dobrze ma. Tutaj mimo tego, że kolega ma, widzimy tam takie przygotowane miejsce na konik, ale konik widzę, tam na dole masz. Tak, jest na dole ze względu na młode, żeby tam się uczyły pić. Rozumiem. Dobra. Zobaczmy, my wchodzimy, za nami się od razu wszystko zamyka. Słyszymy się też samo zamykacz, może nie, to wystarczy, ale to jest właśnie taki detal, my tu rozmawialiśmy, to są takie detale, na które trzeba zwracać uwagę, jak się nie chce tracić tej gołębi w taki prosty sposób, otworzymy drzwi, gołąb szybko popatrzy, odleci i mamy po gołębi. No tutaj, jak się przemyśli, to wszystko można tutaj mieć. Dobrze. No nic, co jeszcze będziemy tutaj z tej gołębi, może kiedyś zaprezentować? Mogli? Od Heinza Majera, samczyk o fantazji. Fantazja była najlepszą samicą Niemiec w roku 2009, bodajże. Została na pipie sprzedana za 54 tysiące euro. A ojciec jego jest synem DiCaprio. Tutaj ten Raden to jest daleko stąd? Oj, 600 km. No. 650. Tego Heinza Majera kupowałeś na pipie, czy tam bezpośrednio? Nie bezpośrednio. Większość bezpośrednio, a częściowo później na pipie też. To kolega Janusz Szalkowski tak. Też tutaj bywał u ciebie? No, raz był u mnie, ja raz u niego. Dobrze się rozumiemy. Rozumiem. Tak, dobrze. No nic, popatrzmy. Karma Eupolu. O, Gruźca z Polski, tutaj trafia też do Niemiec. No, nawet z moim gołębiem. Tak, bo właśnie tutaj, co ciekawe, o ten gołąb, tak? Tak, to jest ten gołąb 29. To jest od kolegi tutaj, Markusa Sotora. O. Także ona tutaj jest też na tym worku. Tak. Dobrze. Co jeszcze pokazujemy? No nie wiem, co by jeszcze tak na szybko pokazać. Ty wiesz, tam na szybko nie musi być wcale. Tu jest jeszcze tego 495 od Heinza Majera. Sam ciemny zrobił chyba. Widzę. Ciemny, tak. To jest starszy, który to jest rok? On jest 11 rok. Tak. Tego nawet nabyłem w Katowicach na aukcji. Co Janusz tam robił aukcję. Bardzo fajny samiec, zrobił na 6 wkładań, 5 konkursów. I on tu lądowany był. U Majera. Aha. I bodajże jeden pierwszy konkurs zrobił. Ale widocznie nie wystarczało, więc został przedany. To jest ojciec Biturbo, który był sprzedany, ale został odkupiony. Nie wrócił do spodem. A jak wrócił, tak zrobiłem, ktoś mi się poznał, czy wraca, czy nie? No nie wiesz. Trzeba zapytać. Chcesz tak żartować, też trzeba. Dobrze. No dobrze. To co? Przejdziemy teraz jeszcze pod może tutaj, bo patrzę, masz wolierę jedną, to masz gołębie młode w niej, tak? Tak, te gołębie też idą do polskiej aukcji. Te gołębie też będą u nas. Zabieracie. Gołębie są świeżo zakropione. Były szczepione? Są szczepione na paramikso, na salmonelle i na poki. A jakie mieliście tutaj szczepionki używałeś? Niemieckie szczepionki. Niemieckie. Kolumbowak i musiałbym zobaczyć. Trzeba w lodówce sprawdzić. Nie miałeś żadnych powikłań, problemów nie z tym? Nie. Rozumiem. Dobrze, także te gołębie... Będziemy zobaczyć wszystkie szczepionki. Będziemy za wszystko, co jest możliwe. Część z tych gołębi będziemy prezentować. Także na razie te wszystkie. Te pójdą wszystkie. I tutaj z tej woliery, tak? O, tutaj też widzimy, kolega tutaj ma przygotowane. One cały czas tu siedzą, widzę, bo nie masz dzień i noc. Także na razie dziękujemy, życzymy tutaj powodzenia w sezonie lotowym, a przejdziemy jeszcze sobie tutaj za chwilkę do prezentacji tych gołębi młodych. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.